Nie żyje matka ambasadora Brzezińskiego. Miała 90 lat Emilie Benes Brzeziński nie żyje. Matka ambasadora USA miała 90 lat. Emilie Benes Brzeziński nie żyje. Wdowa po Zbigniewie Brzezińskim i matka obecnego ambasadora USA w Polsce zmarła w wieku 90 lat. Informacje o jej śmierci przekazała jej córka, dziennikarka Majka Brzeziński. To jest trudne do napisania, a nawet zrozumienia. Razem z moimi braćmi, Anem i Markiem, chcieliśmy podać informacje o śmierci naszej pięknej matki Emilię benes brzyziński napisała prezenterka telewizji MSNBC i na swoim koncie na Instagramie. Zespół ambasady Stanów Zjednoczonych w Warszawie przekazuje szczere wyrazy współczucia dla ambasadora i jego rodziny, czytamy w komunikacie ambasady. Emilię Benez-Brzyziński nie żyje. Była rzeźbiarką Emilie Benes-Brzeziński, była artystką i rzeźbiarką pochodzenia czeskiego i krewną przedwojennego premiera i prezydenta Czechosłowacji Edwarda Benesza, a urodziła się w Szwajcarii. Jak napisała jej córka, do USA przybyła podczas II wojny światowej, mimo że w statek, który ją przewiózł, trafiła niemiecka torpeda. Zbigniewa Brzezińskiego, późniejszego doradcę do spraw bezpieczeństwa narodowego prezydenta Cartera poznała na studiach. Majka podkreśliła, że była niezależną kobietą. Złamała protokół w Chinach, kiedy wstałaby zaproponować toast podczas państwowej kolacji. Pouczała Jana Pawła II na temat antykoncepcji i potrzeby kobiet w kapłaństwie podczas kolacji z nim. Zawsze mówiła mojemu ojcu, że mógł swobodnie dążyć do pokoju na Bliskim Wschodzie tak długo. Jak ona mogła swobodnie uprawiać swoją sztukę, wspominała córka rzeźbiarki.